To jest w znaczeniu dla każdej jednej gospodyni. I nożem proszę się przekonać, że nie ma gospodyni, gdzie by tak cieniutko odbierała. Proszę uprzejmie, każdy ma prawo podejść, przekonać im o wartości i dobroci danego artykułu. Dla męża swój bacik bardzo wygodny, nie będzie po sąsiadkach latał i nie będzie bałamucił sąsiadki. Was będzie kochał i ściskał bardzo dobrze. A więc, panie i panowie, ja proszę, zapraszam do swego stoiska reklamowego. Proszę podejść, proszę się zbliżyć, proszę się przekonać, co będę reklamował, co będę wydawał, co będę propagował. Każdy rolnik, inteligent pracujący, rzemieślnik, każdy powinien zainteresować się, proszę państwa, tutaj moim przyjazdem. Porządek lubi świat, tyłek lubi bak, baty staniały, owieś się urodził. Trochę owsa, trochę żyta, konik polu do żebryka. Panie, panowie, panu i panie. Wierzy pan? A wiele, paski, pukawki, pierścionki, koraliki, kolanie dla dzieci. Wymieram, przymierać, pułować, Maniusie. I ja Ludzie z samej świętej Częstowy, żeśmy tu do was przyjechali z tymi łańcuszkami. To nie są zwykłe łańcuszki, które można zrobić. To jest państwowy przemysł. To bezdomne sieroty w domach dziecka oczko za oczkiem snują, żeby na chleb zarobić. Proszę bardzo, nie chcemy za to pieniędzy. Nie chcemy to dla dzieci na chleb. To dla bezdomnych dzieci z domu dziecka. Proszę, pani bierze. Już. Proszę państwa, odciski, nagniotki, kurzajki, brodawki, zgrubienia skórne wraz z koszeniem i bezboleśnie muszą odejść precz. Jedna pani przynosi mi odciska, to mówi, panie, własna kołdra, prześcieradło własne w nocy ją urażało. Odcisk ten nie pozwalał chodzić pracować, tak jak ta pani wyraziła się. Jak założyłam świąteczny bucik, to tak jakby ktoś rozpalone żelazo do palca mi przykładał. Więc korzeń jego przez tak długi okres czasu, to korzeń jego zamienił się w sęk. Formalnie sęk w ludzkim ciele był. Popatrz ci, kochany rolniku, może ktoś mi wierzyć. O co, moi drodzy, ja to uszczę. Ja właśnie posiadam ręce. Patrolny, czyli zajzajer. No w 20 wieku, moi drodzy, cudów nie ma, nie będzie. Pociąg naprawdę za darmo nas też nie wozi. Ja więc wyłącznie za zwrot kosztów podróżę za darmo. I matki, pociągnie te swoją woli zapracowane po te różańce, prawda? Abyście tam jeździli do domu w naszym wolę. Porządek lubi świat, tyłek lubi bak, nie pchajcie się panowie. Majteczki w koroneczki pustonosze, bardzo proszę, do koloru, do wyboru nieodzowne, w każdym domu majteczki w koroneczki, kupujcie jak leci, dla dorosłych. Ale czy on jest naprawdę hermetycznie zamknięty, to proszę mi absolutnie nie wierzyć. Ja mogę tylko jednym udowodnić, że pomimo tego, że nie ma żadnych sprężyn, dekli ani gumek, to on tak do góry dnem może stać latami. Można nim rzucać, szarpać i ani jedna kropla wody nie przedostanie się na zewnątrz. W ten sposób okrojona pietruszka na zupę daje nam szaloną przyjemność. Przyjemność, zadowolenie każdej jednej gospodyni. Każdej jednej gospodyni. Gruszkę, proszę się przekonać, gruszkę jak obieramy, to w ten sposób obieramy. Owoc zimą 30 zł kilo. Wyrzucać go na śmiecie to nie jest żadne zadowolenie. Nie jest żadną oszczędnością, żadna gospodarka. Panie, to dosłownie nożem zerżą niejednokrotnie. Same pestki jemy, a po coś nam pestki, kiedy możemy same witaminy jeść. W ten sposób obrać mizerię daje nam pełne zadowolenie. To jest mizeria, którą mogą wszyscy konsumować, nawet ci, co zębów nie mają, mogą konsumować. Bajkiełeczki, cukierki, cukierki, dla chłopca i dzieweczki, dla każdego. Naszą kosę zatępim, do tego stopnia doprowadzim, ażeby naprawdę nam się już do niczego nie nadawała. Spójrzcie tylko. Do niczego.
Teraz my już się jej na języku próbować nie będziemy. To już jest wykluczone. Ja spróbuję moją kosę. Jeśli ona będzie cięła, tak nam będzie cięła. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Mała z gosposia w domu noże, nożyczki, inne rzeczy. Tak zatępiony jak w tej chwili ten mój nóż. No też do niczego się nie nadaje, spojrzyj. Na czym go ostrzy ta gosposia tego noża? Na gankach, na progu, na tych kręgach od studni. Mówi tak raz do mnie, mam pod oknem pustak taki i na tym pustaku ostrzy. Po co? Masz osełki, kulturalnie to wygląda. Jest ktoś cierpiący na ból głowy? Nie ma. Będę mówił dalej. Może pracujesz na nocną zmianę. Może pracujesz zawodowo w biurze, podróży. Proszę państwa, znajdujecie się od daleko od domu. Zmęczenie, znużenie. Co robisz w ten czas? Umywasz oczy zimną wodą. Jesteś spocony, szkodliwy. Oto proszę zwrócić uwagę. Dwa paluszki poczuć o tą kostkę. Zamknąć powieki i lekko poczuć. Szanowna publiczności, mam zaszczyt zademonstrować parę sztuk czarnej i białej magii. To będą sztuki z dziedziny jogów indyjskich. Uwaga, zaczynam. Widziałeś takie cudy? Żebyś się bańki nosem puszczał, nie? To byłeś, kiedy się przydał do ping-ponga, nie? To jeden go się pani.